Ubezpieczenie OC kojarzy nam się przede wszystkim z ubezpieczeniem OC komunikacyjnym, obowiązkowym dla każdego posiadacza samochodu czy innego pojazdu mechanicznego. A możemy też mówić o ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym i takie ubezpieczenie przestrzeże nas przed wypadkami losowymi, zdarzeniami, które miały miejsce na przykład na spacerze, gdy nasze dziecko zarysuje samochód, czy też potrącimy innego narciarza na stoku. Szkody wyrządzone przez takie zdarzenia pokryje potem ubezpieczyciel. Ubezpieczenie oce w życiu prywatnym jest dalej produktem niszowym. Najczęściej kupowane jest przez ludzi jako część innego ubezpieczenia np. w pakiecie z ubezpieczeniem mieszkaniowym, czy też w pakiecie z ubezpieczeniem turystycznym. Ale dzięki temu, że coraz częściej ubezpieczyciele dodają ten rodzaj ubezpieczenia do innych, zyskuje ono na popularności. Przy zakupie ubezpieczenia oce w życiu prywatnym. Powinniśmy na początku spojrzeć na jego zakres ustalić z ubezpieczycielem taki zakres, jaki nas osobiście satysfakcjonuje i jaki potrzebujemy. Oprócz zakresu, ważne jest też. Objęcie terytorium, w jakim to ubezpieczenie będzie działać. W przypadku ubezpieczenia mieszkaniowego, gdy dobieramy ubezpieczenie w oce w życiu prywatnym, może być ono ograniczone tylko do mieszkania. Kolejnym ważnym wątkiem są wykluczenia z ubezpieczenia. W ogólnych warunkach ubezpieczenia ubezpieczyciel musi podać konkretne przykłady wykluczeń. Z takich najbardziej popularnych, z których ludzie sobie rzadko zdają sprawę, jest to, że wina musi nastąpić z naszej przyczyny. Dodatkowo yy, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, gdy zdarzenie miało miejsce pod wpływem alkoholu czy też innych środków odurzających. Dlatego powinniśmy się przede wszystkim szczegółowo wczytać w ogólne warunki ubezpieczenia.